Siemano, niedziela, trochę się chmurzy, trochę wieje. Lecę dla Was już dzisiaj trzecie nagranko. Tu wszędzie są autohandle, ale niedziela jest zamknięte i większość samochodów, tak jak Wam mówiłem, podejdźmy, zerknijmy sobie, są bez cen. Nie wiem w ogóle, co to za zwyczaj. Zobaczcie, ani kartki, ani nic, nic się nie dowiecie. Takich jest tutaj więcej niż tych, co podają ceny. Nie wiem, w Polsce czegoś takiego nie spotkałem, że jest autohandel i nie ma podanych cen. A tutaj staje się to nagminne. CC w automacie na skórach. Powiem Wam, że CC nawet mi się osobiście podoba. Linię ma ładną. Ptaszki ćwierkają tutaj, o, wróbelki latają. A ja dla Was nagrywam. 8460, rok 9 w automacie, 170 koni, 2 litry, 174 przelatane w dieslu, nowy przegląd, webasto ogrzewanie postojowe, skóra ksenon, pasek, wiatr szaleje, a tu zobaczcie, jak go opluła, bo tu stoi w dieslu, chyba ktoś przygazówkę robił i osmarkał paska. No to świntucha, BM-ucha. Przelecimy tutaj, zobaczymy, co jest z cenami, a w drodze powrotnej wrócimy po zewnętrznej stronie. Audica bez ceny, jak widać, na skórach. 2 litry T, czyli będzie TFSI. Moje zdanie na temat silników TFSI dobrze znacie. Turan, Cross Turan TDI, czyli w dieselku. Skrzynia, automat, czyli DSG. Cena 6930, rok 7, 105 koni, 1.9, 160 przelatane w automacie, 8, 20 przegląd. Diesel, alu, nawigacja. Taki ma opis. Tu macie też podany na kartce numer telefonu, kontakt, jakby Was któreś z tych aut zainteresowało. Pamiętaj, że nic z tego nie mam. Robię to hobbystycznie. Jak się gdzieś walnę, pomylę, pamiętaj o lajku, o komentarzu. Pomaga to w rozwoju kanału. Tutaj mamy Turana, ale bez ceny. Betka. Jedynka, widzę, jakaś kartka wisi. Coś tu się działo. 118 diesel, rok 6. 150 tysięcy kilometrów. Turbo Shaden, czyli uszkodzona turbina. Farbe Ride, czyli zdatny do jazdy. 2470, kontakt. Jakby kogoś betka zainteresowała. Nikogo nie namawiam, nie zachęcam, nie handluję. Gdybym handlował, kontaktu by Wam nie podawał. Także bez pierdzielenia i bez głupich komentarzy. Jak nie pasuje, rusz dupsko, przyjedź sobie i zobacz sobie sam. I pamiętajcie, lajkujcie, motywujcie mnie. Jak przestanę nagrywać, będziecie musieli się sami tutaj wybrać i sobie zobaczyć, jak Wam nie odpowiada. I30 obszyta skórą kierownica. I30 generalnie dobre samochody. 9900, rok 15 w benzynie, 1.6, 135 koni, 60 przelatane, 5, 22 przegląd. Wersja World Cup Edition, czyli troszeczkę bogatsza. Tutaj widzę Alfę GT. Ona już tu chyba była kiedyś, byliśmy tutaj na nagranku. Nie chce się coś ta Alfa sprzedać, więc myślę, że jest do wyrwania o wiele taniej. Cena 3300, już ją przecenił z 4. Rok 8 w dieslu, w manualu.
1.9, 152 przelatane, 150 koni, 9, 21 przegląd, czyli przegląd nawet zrobił w niej nowy Progression wersja skóra Xenon. Fotele lekko podniszczone. Taka do dopieszczenia alfetka, ale powiem wam, że też już tutaj jest tych alf coraz mniej, a jeżeli jest w silniku 3.2 Busso, potrafi kosztować już nawet 6, 7, 8 koła euro. No jak przyjechałem 7 lat temu do Niemiec, kosztowały po 3-4 tysiące euro z silnikiem Busso. W tej chwili taka alfa z silnikiem Busso prawie 7-8 tysięcy, tak jak wam mówię. A szucha w TDI-ku 2 litry, tak jak widać na tylnej klapie. No chyba że ktoś miał strzała w dupkę, zaliczyła i zamienił klapę. Pozdro Rafał Kasztelan, ty zrobiłeś ze swojego Merola sliperka do 2.8, założyłeś klapę od innego modelu dla niepoznaki. Tak wygląda Audiczka 6990, rok 7 w dieslu, 2 litry, 144 przelatane, 140 koni, drugi, 22 przegląd. Nawigacja Xenon, 2 komplety alusów. Audica. Kolejna Audika A4. Zielona, Polak właśnie przyjechał. 6500, rok 8 w dieslu, 2 litry, 143 konie, 240 przelatane, 4, 21 przegląd. Ambition Navi Xenon A4, 6500 z roku 8, ale już silnik poprawiony, 143 konie, nie 140. Audi, zobaczcie, purchel pod tylną klapą. No to macie ocynk. No i co tu jeszcze mamy? Polóweczka za 3900 z roku 7, stówka przelatana, 80 koni, Sportsline. Tu mamy Multivana wersja Atlantis. Tu mi jeżdżą za plecami, może być momentami głośniej. Cena 11420, rok 7 w dieslu, 8.20 przegląd, 297 przelatane, 174 konie, Navi, łóżko, ogrzewanie postojowe. Taki ma opis. Tak wygląda w środku. Tak wygląda Multivan. Tu stoi Volkswagen Crafter, to jest chyba, ale cenę ma tak wsuniętą, że nic nie jestem w stanie tu zobaczyć. Tylko rok 11. No i co, tak jak obiecane, wracamy tą stroną. Zostały nam 4 auta z cenami i na dzisiaj koniec nagrywania. Cena 5000, rok 7, 102 konie, 1.6 w benzynie, 148 przelatane, 3, 20 skończył się przegląd. Touran Conceptline 1.6, 2 komplety opon, 7-osobowy. Przegląd się skończył, więc jest szansa, że wyhaczy się go coś taniej. Audica Aszucha w automacie na czarnych skórach. Wizualnie wygląda ładnie. Nie wiem, czy tu światło się tak odbija. Widzicie tą szybę? Ona jest jakby fioletowawa. Jakaś, nie wiem, specjalna szyba chyba tu jest, fotochromatyczna albo jakaś.
8770, tu macie kontakt, rok 5, 224 konie, 3 litry w dieslu w automacie, 177 przelatane, 11-20 przegląd, Quattro S-Line Sport Plus, niewielki przebieg, rok 5, stąd taka cena. Przeważnie z tego rocznika już mają grubo nalatane pod pół bańki, chociaż to też nie jest reguła, nie wszystkie auta są tu cofnięte, tak jak wam mówiłem, ja swoim sprzętem, Coltem zrobiłem w 6 lat 30 tysięcy kilometrów. Ta betka też tutaj dłużej u niego stoi. Cena 7780, rok 11, 184 konie, 2 litry w dieslu, 191 przelatane w manualu, drugi, 21 przegląd. Top Zustand, czyli stan igła. Z tego co mi wiadomo, z rocznika 11, 184 konie, już mają rozrząd poprawiony, nie ma takiej tragedii jak we wcześniejszych modelach, że łańcuchy się rozciągały. Także jest szansa, że jeszcze pojeździ, nie trzeba silnika do wymiany rozrządu wywalać. Słuchajcie, mam znajomego w pracy, kupił Audice Aszuchę za prawie 60 tysięcy euro. Jest to rok 12, mówił. W tej chwili ma przejechane 60 tysięcy kilometrów. No, ja mówię do niego, to po coś ty nowy samochód kupił? Mówi, żona ma jakieś małe autko do miasta, a on kupił tą Aszuchę, że jak jadą do Polski, żeby mu się wygodnie jechało. No, także ma 60 tysięcy kilometrów przejechane od nowości w Aszuszce z roku 12 i zastanawia się, czy jej nie sprzedać, nie zmienić na nowszą. I mówi, może ktoś by z Polski wziął ten samochód. Ja do niego mówię, słuchaj, przecież jak ktoś z Polski przyjedzie, to od razu będzie podejrzenie, że jest cofnięta co najmniej o 200 tysięcy kilometrów. Mówię, nikt ci nie uwierzy, że masz 60 tysięcy oryginalnie przejechane. 5490, rok 7, 177 koni, 2 litry w dieslu, 210 nalatane w manualu, 3, 20 przegląd. Xenon Navi Alu E61. Już trochę czasu tutaj u niego stoi ta betka, także myślę, że jest szansa wyhaczyć ją troszeczkę taniej. Dobra, nie ma co. Czwarte nagranko dla was dzisiaj zmontowane. Pamiętaj o lajku, subskrybuj jak chcesz, komentuj, udostępniaj. Nie pisz głupich komentarzy. A najlepsze auto na świecie, Mitsubishi Colt z Negusem w pakiecie. Pozdro, do następnego, hej!